Czy on, ona mnie kocha? Witam serdecznie na moim kanale O Wróżki Loeli. Kochani, dzisiaj mamy dwie grupy do wyboru. Pierwsza grupa to Talia Lenormanda i taki koral z Oceanu Indyjskiego. A tutaj mamy drugą grupę, Talię Tarota i muszelka z Morza Śródziemnego. Także wybierzcie sobie, kochani, tą talię, która Wam odpowiada, którą lubicie, lub oczywiście przedmiot, który przyciąga Waszą uwagę, Wasze oko. I zaraz zaczynamy. Ja oczywiście zapraszam Was do subskrypcji, do komentowania. Zostawcie komentarz koniecznie po tym filmiku, czy grupa, którą wybraliście, czy z Wami ta grupa właśnie rezonuje, czy ta wróżba z Wami rezonuje. Kochani, również dajcie mi lajka, by ten mój kanał się rozwijał. Zapraszam Was również na wróżby indywidualne, które możecie nabyć poprzez e-maila. Ja Wam wtedy wyślę wolne terminy i warunki takiej wróżby. Dobrze, więc zaczynamy od grupy pierwszej, karty Lenormanda. Czy Twoja osoba ukochana Ciebie kocha? Żmija, bukiet kwiatów, wiadomość. Tutaj są jakieś problemy w miłości. Ta miłość jest powierzchowna, nietrwała, niekonkretna, tylko są chwile takie miłości, które się pojawiają i znikają. Nie jest to długa miłość, to są tylko krótkie takie momenty. Nie ma tutaj raczej miłości, ponieważ jest dużo problemów, jest być może jakaś konkurentka, rywalka, inna kobieta, która powoduje tutaj też jakieś problemy, zawiłości, tutaj są opóźnienia. Owszem, są wiadomości, jest zaproszenie, być może miłe rozmowy, ale miłość jest tutaj raczej niemożliwa poprzez wiele komplikacji. Dziękuję grupie pierwszej. I zapraszam grupę drugą. Grupa druga to karty Tarota. Czy osoba ukochana siebie kocha? Siedem pentakli, 8 buław i 6 pentakli. Oraz sąd ostateczny. Tutaj być może w bardzo powolnym tempie, 7 pentakli, czyli do 7 miesięcy nawet, może się tutaj coś rozwinąć, tak? Będzie komunikacja, być może podróż, będzie tutaj balans, harmonia, narodzi się coś nowego, to stare musi na razie umrzeć, to co się może nie udawało lub nie było dobre i w powolnym czasie, bez przyspieszania, bez nacisku może się tutaj jakaś miłość, relacja właśnie powoli rozwinąć. Na razie nie widzę miłości, ale karty dają taką małą szansę, że w powolnym bardzo tempie, krok po kroczku może się tutaj coś rozwinąć opartego właśnie na harmonii, na balansie lub może coś przyjść zupełnie nowego w kierunku właśnie tej miłości. Ale na razie, na dzień dzisiejszy, teraz nie widzę tej miłości. Dziękuję serdecznie wszystkim Państwu i do usłyszenia już wkrótce.